Chcę Państwu powiedzieć, że mam niebywały honor i zaszczyt występować przed Państwem w charakterze gospodarza tego szczególnego miejsca. Miejsca, które zostało wybrane przez liczne grono osób jako odpowiednie do tego, żeby wyrazić swoje uznanie dla osoby szczególnej, osoby niezwyczajnej, osoby, która poza wieloma cechami godnymi naśladowania wyróżnia się tym, że ma wyjątkowo życzliwy stosunek do wszystkich ludzi, że każdemu spotkanemu na swojej drodze, któremu trzeba pomóc, pomaga. Dobro to czyni w sposób szczególny, mądry, taki wyważony, bezinteresowny, często dzieląc się własnym dobrem na miarę swoich możliwości. Myślę, że każdy z nas spotkał się z tym podczas swojego życia i na pewno to wywarło jakiś wpływ na to, jak my funkcjonujemy, nawet czy sobie to jakoś tam uświadamiamy, czy nie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, naszych znamienitych gości, na tym szczególnym spotkaniu, spotkaniu wyjątkowym, jakiego w tym miejscu jeszcze nie było. Zanim kolega Jurek Bogdanis przejmie tutaj rolę i honory gospodarza tego spotkania, poproszę panią Aleksandrę Trzeszkowską o przybliżenie Państwu obrazu tego miejsca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a zrobi to w sposób bardzo syntetyczny, także nie będzie trwało na pewno długo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak pan dyrektor powiedział, postaram się nie zająć dużo czasu. Raz jeszcze witam w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Myślę, miejscu nietuzinkowym, które miało okazję stać się tłem dzisiejszego wydarzenia, jakże wyjątkowego. Korzystając z okazji, powiem dosłownie kilka słów, kilka faktów, ciekawostek na temat samego miejsca jego powstania. Ponieważ samo założenie powstania sceny elżbietańskiej w Gdańsku nie wzięło się znikąd. Już około 1660 roku angielscy aktorzy przybywali do Gdańska, aby przedstawiać spektakle. Można powiedzieć, że tak naprawdę to były perły poezji dramatycznej okraszone tańcem oraz wspaniałą muzyką. I tak właściwie te przedstawienia stały się przyczynkiem do wybudowania w Gdańsku pierwszego teatru miejskiego, w którym wzmianki historyczne pojawiały się około 1661 roku. Ze względu na swoją funkcjonalność teatr miejski został ochrzczony miałem szkoły fechtunku, która nawiązywała swoją architekturą do znanego prawdopodobnie Państwu teatru Fortune znajdującego się w Londynie. I tak naprawdę ten teatr stał się też przyczyną do stworzenia Teatru Szekspirowskiego, który powstał na fundamentach starej szkoły fechtunku i znajdujemy się dzisiaj tutaj w tym miejscu. Tak samo było to miejsce, które miało odrodzić tą tradycję przybycia angielskich aktorów, dlatego też Festiwal Szekspirowski, który się odbywa w Gdańsku od kilku lat, ma miejsce tutaj w Teatrze Szekspirowskim. Więc tak jak sami Państwo widzą, Teatr Szekspirowski z jednej strony bardzo czerpie z historii, z drugiej strony jest na wskroś nowoczesnym miejscem. Może kilka takich faktów mówiących o jego elementach funkcjonalności, ponieważ miejsce, w którym się znajdujemy, obok sceny elżbietańskiej, o której już wspomniałam wcześniej, ma możliwość stworzenia zarówno sceny włoskiej, to jest taka scena klasyczna, która znajduje się w większości teatrów, oraz sceny areny, gdzie wtedy w samej sali teatralnej możemy pomieścić około 1000 osób. Również tutaj, gdzie Państwo siedzą, znajduje się 56 zapadni, które stwarzają możliwość realizacji naprawdę multidyscyplinarnych wydarzeń. I myślę, taką wisienką na torcie jest ten dach, który jest nad Państwem, który waży 90 ton, a otwiera się zaledwie w 3 minuty. Więc tak jak już wspomniałam, powiem raz jeszcze. Z jednej strony teatr czerpie z wielowiekowej tradycji historii, z drugiej natomiast jest on perłą nowoczesności XXI wieku. Zatem mogę tylko powiedzieć, że tak wspaniałe wydarzenie na pewno potrzebuje dość spektakularnej oprawy, dlatego życzę wszystkiego dobrego, udanego wieczoru. Bardzo dziękuję Państwu. Go, go, go.
Serdecznie witamy naszego dostojnego gościa. Jeśli Państwo pozwolą o dwa zdania, na dwa zdania, to chciałem wyrazić je w ten sposób. To niewątpliwie M jak Marianna. I sądzę, że... I sądzę, że nam wszystkim kojarzy się to najpiękniej. To może zabrzmi banalnie, ale M jak miłość. Miłość do piękna, jakim obdarowała nas wszystkich przez lata obcowania z nią. Miłość do bycia śmiałym, odważnym. Miłość do bycia wymagającym, ale też do stawiania sobie wyzwań. To nasza miłość do pięknego człowieka, jakim jest niewątpliwie pani profesor Marianna Sankiewicz. Jest też trzecie M. M jak mężczyźni. Pani profesor wielokrotnie w różnych rozmowach opowiadała, jak to w głębi ducha boi się kobiet, bowiem kobiety są mądre, inteligentne i przenikliwe. Pani profesor woli pracować z mężczyznami. Ma w tym swój klucz i potrafi z niego korzystać. I w pierwszym zamyśle dzisiejszego spotkania chcieliśmy zrobić projekcję kilku sylwetek mężczyzn, którzy w życiu pani profesor zaznaczyli swoje miejsce. Jest tam niewątpliwie pan profesor Gustaw Budzyński, który dzisiaj poddał termin, nie czuł się najlepiej i postanowił trzymać za nas kciuki z oddali ulicy Fischera, ale to również ci mężczyźni, którzy tutaj siedzą za stołem. Pan profesor Andrzej Czyżewski niewątpliwie syn i cudowne dziecko pani profesor, ale też krnąbrny i nieślubny Jurek Papanikolaou, który będąc najdalej, cieszy się największymi względami pani profesor. Wszak też profesor, dyrektor Instytutu Telekomunikacji w Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Pani profesor ma mądre dzieci, jak widać. I myślę, że kiedyś też uda nam się na tę listę wpisać mądrych dzieci pani profesor Marianny Sankiewicz. Chcielibyśmy, aby to spotkanie było spotkaniem rodzinnym. W mieszkaniu pani profesor, jeśli udało nam się tę inscenizację tutaj wywołać. Mamy kilka propozycji dla państwa, ale nim do nich przejdziemy, poprośmy chór o piękną pieśń. Thank you.
banalne, ale tak sobie zapisaliśmy, że miała być piękna pieśń. Pięknie dziękujemy chórowi, a chcielibyśmy Państwu zaprezentować pewną rozmowę, którą nie tak dawno jeden z naszych przyjaciół, a jakże absolwent i wychowanek, nie umiem powiedzieć, czy właściciel, ale na pewno lider wideo studio Waldek Płocharski przeprowadził z panią profesor. Poprosimy. Nazywam się Marianna Sankiewicz. Jestem jedyną osobą na obecnym Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, która była w momencie narodzin tego wydziału. To znaczy rok 1945-46, był to rok, pierwszy rok akademicki. Na uczelnię przyjechali ludzie nie po to, żeby szukać pracy. Ja mówię o grupie wykładowców, profesorów, ale to byli ludzie, którzy z poczucia patriotycznego uważali za swój obowiązek. Politechnika Gdańska była wpierw utworzona niż Politechnika Warszawska, bo ja wróciłam w zasadzie do Warszawy z obozu i tam zaczęłam pracę w Polskim Radio 23 lutego i tam spotkałam profesora Szulkina. I jako dyrektora technicznego zawdzięczamy dzisiejszy wydział, który prawdopodobnie powstałby, ale dużo, dużo później, profesorowi Pawłowi Szulkinowi. Profesor Szulkin przyjechał z Warszawy tu do Gdańska we wrześniu i wykłócił się, używam to świadomie tego słowa, z profesorem Kopeckim, ówczesnym dziekanem Wydziału Elektrycznego, że natychmiast musi powstać wydział, który będzie tak zwane słabe prądy prowadził. I w 1952 roku powstał formalnie już Wydział Łączności ówczesny z 6 katedrami. W czasie, kiedy byłam w obozie, pracowałam w konspiracji, tak jak to na terenie Niemiec, i do mnie należały nasłuchy. Wymyśliłam sobie, że jeżeli mi się uda wrócić do kraju, jeżeli ja będę to... I potem po powrocie szukałam takiej możliwości. Pierwsza możliwość, jaka mi się ze względów zupełnie losowych nadarzyła, to była praca w Polskim Radio w Warszawie na Targowej 63 przy budowie stacji Raszyna, Raszyńskiej, tego masztu. Tam była ekipa radzieckich oficerów i żołnierzy, którzy to budowali, a właśnie profesor Szulkin to nadzorował. Jak tu przyjechałam, to przyjechałam tu, też z radiem miałam cały czas kontakt. I dźwięk zawsze mnie bardzo, tak jak muzyka i słowo, bardzo mnie to interesowało. I wtedy postanowiłam, że jednak coś chcę z tą inżynierią dźwięku zrobić. To było bardzo trudne, bo raz, że byłam na czarnej liście z powodu tego, że mój mąż siedział 7 lat we Wronkach, więc ja już, że tak powiem, asystowałam mu w tych wszystkich sprawach. Ale po drugie, wyposażenia nie było, nie dostawało się przez żadnych pieniędzy, więc wypożyczałam z radia ten sprzęt. To wszystko było bardzo trudne. Wiadomo, że najwyższym odznaczeniem, jakie uczelnia może profesora obdarzyć, to jest przyznać tytuł i godność doktora honoris causa. I takim właśnie pierwszym doktorem, jaki wydział nas zgłosił, był pan profesor Janusz Groszkowski. No, dzisiaj już nawet nie pamięta obecne pokolenie, że jest to ojciec radiotechniki polskiej, znakomity uczony, słynny w skali światowej z teorii generacji stabilizacji częstotliwości. No, tak się składało, że to jest mój promotor osobisty, więc jestem bardzo uczuciowo związana z tą osobą. Z okazji 50-lecia naszego wydziału, nasz wydział zgłosił, Politechnika Gdańska nadała tytuł i godność doktora honoris causa profesorowi Maleckiemu, Ignacemu Maleckiemu. Profesor Malecki przyjechał do Gdańska na Pomorze już w lutym 1945 roku i organizował od podstaw już działalność akustyczną.
prowadził zajęcia na kilku wydziałach Politechniki Gdańskiej, jest twórcą Szkoły Polskiej Akustyki. Tak się złożyło, że na naszym wydziale byłam przez 17 lat prodziekanem, tylko i wyłącznie dzięki studentom, bo to studenci decydowali. Miałam jakiś bardzo dobry kontakt, wspominam to jak naj... Uważałam, że moje doświadczenie życiowe dawało mi szansę przyjścia z pomocą w różnych, nieraz bardzo trudnych sytuacjach. No i do tego doszedł stan wojenny, gdzie byłam prorektorem do spraw kształcenia. Zawdzięczam profesorowi Delferowi, który był pierwszym rektorem Politechniki. On mnie scedował wszystkie sprawy związane ze studentami, zarówno te wszystkie obozy internowania, więzienia. Ja miałam ponad 200 studentów po więzieniach rozesłanych. Wszystkich odzyskałam, wszystkich wydobyłam. W tamtych latach myśmy byli bardzo blisko studentów. I do nas nie tylko należało nauczanie, przekazywanie wiadomości, wiedzy, jaką posiadamy w takim czy innym stopniu, ale myśmy poczuwali się do tego, żeby tej młodej generacji być przewodnikiem, doradcą, nie tylko tym nauczycielem, który załatwia sprawy i odchodzi. Moi wszyscy byli studenci, z którymi pracowaliśmy społecznie, do dzisiaj mają z nami kontakt, więc to o czymś świadczy, prawda? Wracając do tej inżynierii dźwięku, największym moim sukcesem to było to, że w końcu przyszedł taki okres, że ja mogłam wybrać następcę. I obecny następca, który czasami są ludzie zdolni, ale oprócz zdolności jest niesamowicie pracowity, ambitny i człowiek rzeczywiście na pewno jest kontrowersyjny dla wielu ludzi, szalenie wymagający, ale te sukcesy, które odnosi, są dla mnie największą zapłatą za cały trud, który przez całe moje życie poniosłam w tym sektorze właśnie. Proszę Państwa, w zeszłym roku, mniej więcej o tej samej porze, prezydent miasta Gdańska ufundował i przekazał na ręce małżeństwa państwa Budzyńskich nagrodę historyczną miasta Gdańska. Laudację wygłaszał wtedy pan profesor Janoszajtis, ale tę osobistą o losach państwa przygotował wówczas ów wspomniany przed chwilą niesforny wychowanek, pan profesor Andrzej Czyżewski. Jeśli mógłbym pana profesora poprosić o przypomnienie tamtych chwil. Szanowna, droga, kochana jubilatko, szanowni goście, przede wszystkim magnificencjo, panie rektorze, panie dziekanie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, wszyscy zgromadzeni. Mam ogromny zaszczyt odczytać słowa laudacji, którą już wygłaszałem w momencie, kiedy pani profesor Sankiewicz wraz ze swoim małżonkiem, profesorem Gustawem Budzyńskim, otrzymywali medal zasługi dla miasta Gdańska w dworze Artusa kilka miesięcy temu. Pozwolę sobie przypomnieć tę laudację, ponieważ jej tekst zawiera wiele interesujących faktów z życiorysu pani profesor. Ale chciałbym jeszcze też podzielić się taką refleksją, że jestem wyjątkowo wyróżnionym człowiekiem, ponieważ posiadam dwie matki. Matkę, która mnie urodziła i wychowała, jest tutaj obecna na sali. Pokaż się, mamo. I moją matkę zawodową, profesor Mariannę Sankiewicz, która mnie wychowała zawodowo. Nie każdy miał takie wielkie szczęście i za to jestem bardzo,
wdzięczny. Jestem związany z honorowaną dzisiaj postacią całym swoim życiem zawodowym, jako wychowanek, któremu przekazała wraz ze swoim małżonkiem Gustawem Budzyńskim warsztat pracy twórczej, ale jestem także związany więzami przyjaźni, która rozwinęła się między nami w trakcie wieloletniego dzielenia myśli, emocji, pasji zawodowych. I bardzo chciałbym, żeby wygłoszenie tej laudacji, która jest dla mnie zaszczytem i wyjątkowym przywilejem, nie zastąpił jakiś okolicznościowy panegiryk. Bo celem jest tej uroczystości przede wszystkim podziękowanie za wielkie dokonania zawodowe, wychowawcze, ale także patriotyczne pani profesor, a nie tylko zasług i przypomnienie zasług i ta odświętna właśnie jubileuszowa pochwała. Wielki Polak, profesor Władysław Bartoszewski, powiedział żartobliwie w trakcie przemówienia na swoim jubileuszu w 2012 roku: dostałem 9 minut na przemówienie, a to jest 1 minuta na 10 lat życia. I plan dzisiejszej uroczystości nakłada podobne ograniczenia czasowe, bowiem w trakcie 10 minut mam do przedstawienia pełen wydarzeń, czynów i osiągnięć życiorys, mogący bez trudu posłużyć za kanwę epickiej powieści. I miejscem akcji tej powieści, zwłaszcza w okresie powojennym, jest Gdańsk, czyli miasto, któremu pani profesor poświęciła blisko 70 lat ze swojego twórczej energii pełnego życia. Marianna Sankiewicz urodziła się i spędziła lata swojej wczesnej młodości na Suwalszczyźnie. Naukę pobierała w Państwowym Gimnazjum w Suwałkach, a następnie w liceum w Starogardzie Gdańskim. Wojna zostaje ją w Wilnie, skąd władze okupacyjne zesłały ją w 1942 roku do pracy przymusowej w Niemczech. Wiele razy wspominała o wielu straszliwych doświadczeniach związanych z wojną, okupacją i jej przebywaniem w obozie koncentracyjnym. Przykładowo, będąc zatrzymana i postawiona pod ścianą śmierci przez sowieckie wojsko, otrzymała wyrok śmierci, który w warunkach frontowych nie zapadł przed sądem. Wystarczyło, że wykazała się znajomością języków obcych, tłumacząc wypowiedzi innych zatrzymanych z francuskiego i niemieckiego na rosyjski. No i zaimprowizowany wyrok padł. Skąd znasz język? No tłumaczę z rosyjskiego. Skąd znasz tyle języków? Na pewno jesteś szpiegiem. W ostatniej chwili uniknęła jednak rozstrzelania ze względu na nieoczekiwany nalot bombowców. Przez wiele następnych lat, odbierając to jako przejaw cudownego ocalenia, zastanawiała się nad misją, którą jej zdaniem otrzymała wraz z ową prolongatą życia. Szybko przyjęła zapewnik, że została cudownie ocalona, ponieważ ma jakąś istotną rolę do odegrania, i temu przekonaniu podporządkowała swoje dalsze życie, zaczynając niezwłocznie od włączenia się w działalność konspiracyjną. Gdy trafiła do obozu Stalag nr 2 Hammerstein, nawiązała kontakt z polską tajną organizacją jeniecką, podjęła prace wywiadowcze, które wykonywała do lutego 1945 roku. Celem ich było m.in. zbieranie informacji o ośrodku broni rakietowych V1 i V2 w Peenemünde. Była za to więziona w Szczecinie i poddana tam śledztwu przez Gestapo, a jej działalność stała się ogniwem długiego łańcucha wydarzeń, które wpłynęły na bieg historii. Po powrocie do Polski w lutym 1945 roku podjęła pracę w Polskim Radiu w Warszawie, a następnie w rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku. Tam też rozpoczęła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej na sekcji radiotechniki, gdzie w 1950 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera. Od 1953 roku objęła stanowisko starszego asystenta w Katedrze Radiotechniki Nadawczej, zaś pracę doktorską obroniła w 1968 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a w 1970 roku uzyskała stopień docenta. Promotorem jej pracy doktorskiej był legendarny polski profesor Janusz Groszkowski. Na Wydziale ETI pracowała do przejścia na emeryturę w 1992 roku.
Również do tego roku trwało jej zatrudnienie na pełnym lub na części etatu w Polskim Radiu. Prowadziła kształcenie specjalistów w pionie technicznym i doszkalanie w pionie programowym ośrodków radia i telewizji Polski Północnej, które obejmowały Gdańsk, Koszalin, Olsztyn i Szczecin. Jest więc jednym z twórców Polskiego Radia w Gdańsku, kreatorem i świadkiem rozwoju radiofonii na Wybrzeżu Gdańskim. Jak wspomina w książce wydanej z okazji jubileuszu Polskiego Radia, początki tej działalności nie były łatwe. Tutaj cytuję z książki o Polskim Radiu, wydanej razem z jej wspomnieniami. Cytat. Biuro służyło nam za sypialnię, biurka za łóżka, a gazety za pościel. Koniec cytatu. Stopniowo radio rozwijało się, a pani docent Marianna Sankiewicz, awansując naukowo, stale dbała o pozyskiwanie niezbędnej aparatury dla rozgłośni, zapewniając możliwość jej wykorzystywania w procesie kształcenia. W tym kontekście narodziła się jej koncepcja tak zwanej rozgłośni uczelnianej, czyniąca z Gdańskiego Radia wyjątkową w skali kraju rozgłośnię ze względu na bezpośrednią, codzienną współpracę z uczelnią. Po pewnym czasie zaowocowało to sukcesami na skalę międzynarodową, na przykład w postaci najwyższej oceny na Festival du Son w Paryżu w odniesieniu do nagrań organowych dokonanych innowacyjnymi technikami w Katedrze Oliwskiej. Uzyskawszy uprawnienia samodzielnego pracownika nauki, współorganizowała wraz ze swoim mężem i współpracownikiem naukowym Gustawem Budzyńskim nową specjalizację na wydziale i zakład naukowo-dydaktyczny, początkowo jako zakład elektrofonii, później inżynierii dźwięku, którym kierowała do 1972 roku, a później wspólnie z Gustawem Budzyńskim do 1992 roku. Unikatowa w skali krajowej specjalność inżynierii dźwięku okazała się owocna dydaktycznie i naukowo. Potwierdziły to liczne promocje doktorskie i nominacje profesorskie, zaś wielu wybitnych adeptów tej specjalności zasiliło kadry techniczne krajowych i zagranicznych rozgłośni ośrodków radiowych i telewizyjnych. Jej liczne publikacje, to znaczy ponad 140 publikacji, zwłaszcza na temat teorii generacji drgań i jej zastosowań do badania organów i dzwonów, prezentowane były na międzynarodowych konferencjach akustycznych. No one pomnożyły autorytet naukowy uczelni w kraju i za granicą. Została w związku z tym powołana w skład Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, w którego pracach aktywnie uczestniczyła przez wiele lat. Jej znakomite dokonania w zawodzie radiowca, a równolegle dydaktyczne i naukowe w Politechnice Gdańskiej, stale w jej odczuciu jednak nie wyczerpywały w pełni zobowiązania, jakim było cudowne ocalenie od wielu sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia w czasie wojny. Dlatego kierując się silnym instynktem społecznym, obok działalności naukowo-dydaktycznej, podejmowała się pełnienia funkcji istotnych dla jakości i skuteczności kształcenia młodzieży. To znaczy wieloletniego prodziekana, następnie prorektora do spraw kształcenia w Politechnice Gdańskiej. Zainicjowała zmiany systemu kierowania procesem dydaktycznym i wychowawczym uczelni, wdrożyła nową organizację w praktyce w czasie sprawowanej przez nią aż przez 17 lat kadencji funkcji prodziekana do spraw kształcenia, stymulując sukcesy działalności studenckiej, zwłaszcza w domach studenckich oraz w postaci trwale związanej z uczelnią grupy absolwentów tamtych lat, która jak widać jest aktywna do dziś, współpracujących nadal na rzecz kształcenia następnych pokoleń absolwentów. Ten etap jej działalności jest doskonale znany setkom absolwentów ówczesnego Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Również na tej sali znajdują się świadkowie jej dokonań w licznej grupie i można powiedzieć beneficjenci owej pasji opiekuńczo-wychowawczej docent Marianny Sankiewicz. Obecnie w wielu przypadkach są to zasłużeni dla ziemi gdańskiej przedsiębiorcy, naukowcy i działacze społeczni, których zainspirowała jej niezwykle otwarta na innych ludzi postawa. Nie każdy bowiem uzdolniony elektronik, który trafiał na studia, miał doskonały i łatwy start u progu swego rozwoju zawodowego. Zdarzali się ludzie z ubogich lub prześladowanych rodzin. Wielu utalentowanych przyszłych inżynierów nie radziło sobie z naszpikowanym
Podówczas głównie teorią, programem studiów zdarzali się chorowici, niepełnosprawni, osoby z problemami społecznymi. Ściana egzaminacyjnej biurokracji w owych czasach na uczelni okazywała się dla nich murem nie do przeskoczenia. Mieli za to wyjątkowe szczęście. W dziekanacie czekała na nich zupełnie nietuzinkowa postać, pani dziekan Marianna Sankiewicz, zwana przez studentów pieszczotliwie ciocią. Jej głębokie spojrzenie w twarz i w oczy delikwenta oraz rozmowa o sprawach studenckich i prywatnych ze zgnębionym nieszczęśnikiem niezawodnie prowadziła do podwiązania złamanych skrzydeł, zdejmowania ołowianych butów i w większości przypadków inicjowała wzlot, który pozwolił nie tylko pokonać bariery problemów studiowania, ale ponadto na tym sposobem wzmocnionych skrzydłach można było wzbić się naprawdę wysoko. Świadectwem tych dokonań jest unikatowa monografia pod tytułem Kto mi dał skrzydła? Z portretem pani Marianny na okładce, będąca pisemnym świadectwem pamięci i głębokiej wdzięczności wielu osób, które dzięki jej wsparciu i przepojonemu humanizmem impulsowi u progu kariery miały i nadal mają przywilej efektywnego służenia społeczeństwu. Wielu z nich stanowi cenioną kadrę techniczną radia i telewizji, kilku zostało sławnymi twórcami kultury. W gronie tym są prezesi najbardziej znanych gdańskich firm, kilkoro współpracowników naukowych, wielu absolwentów, których droga zawodowa byłaby po prostu znacznie gorsza, gdyby na jej początku nie spotkali pani Marianny, z czego wszyscy wymienieni zdają sobie doskonale sprawę, a wraz z upływem lat odczuwają kumulujący się dług wdzięczności z tego tytułu. Jej okrągła, piękna rocznica urodzin już w 2011 roku zgromadziła w audytorium Wydziału ETI wielopokoleniowe tłumy absolwentów mieszkających w kraju i za granicą. Przemawiano ze łzami wzruszenia w oczach, śpiewano w języku polskim, francuskim i nawet suahili. Nadeszła wiadomość i potwierdzająca ten fakt metryka urodzenia, że uratowany przez nią od relegowania z uczelni absolwent, który wrócił do ojczystej Republiki Mali w Afryce, nazwał swoją pierworodną córkę imieniem Marianna Sankiewicz. Zgodnie z tradycją honorowania w ten sposób w tamtym kraju osób szczególnie zasłużonych. Tak więc gdzieś w Afryce już w tej chwili kilkuletnia, około chyba dziesięcioletnia, mieszka czarna Marianna Sankiewicz. Mamy wszyscy nadzieję, że trafi kiedyś na studia jako obcokrajowiec na Wydział ETI Politechniki Gdańskiej i będziemy mieli nowe wcielenie Marianny. Wracając do biograficznej chronologii, warto zauważyć, że po wybraniu docent Marianny Sankiewicz w 1981 roku do władz uczelni i po objęciu przez nią funkcji prorektora do spraw kształcenia, następuje trudny okres wydarzeń stanu wojennego. Zachowując swój silny instynkt opiekuńczy, występowała wtedy wielokrotnie wobec ówczesnych władz w obronie studentów i chroniła ich skutecznie przed represjami. Dzięki jej usilnym i opartym na przemyślanej strategii staraniom uczestnicy strajków i protestów byli niezawodnie i co do jednej osoby zwalniani z aresztu. Obok działań w uczelni podejmowała liczne inicjatywy z zakresu działalności społecznej organizacji studenckich i naukowych. To jej energii zawdzięczają rozwój organizacje harcerskie, Bratnia Pomoc Studentów PG. Działała w Światowym Związku Żołnierzy AK. Była i nadal pozostaje członkiem zagranicznych towarzystw naukowych, francuskiego, greckiego. No właśnie siedzi tutaj jeden z otoczonych szczególną troską wychowanków, przedstawiciel greckiego Towarzystwa Akustycznego. Na podkreślenie zasługuje jej aktywność w Światowym Towarzystwie Inżynierów Dźwięków, to znaczy Audio Engineering Society. Była wybrana wiceprezydentem ogólnoświatowym tej organizacji do spraw regionu centralnej Europy. W ciągu swojej kadencji zorganizowała osobiście powstanie nowych sekcji organizacji w Polsce, na Litwie, w Rosji, na Białorusi, w Ukrainie i w Izraelu, a także nowych sekcji krajowych. W 2015 roku to Światowe Stowarzyszenie Inżynierów Dźwięku odbyło swą konwencję w Warszawie, potwierdzając w ten sposób rozkwit
wcześniejszego zasiewu pani profesor, która wraz z mężem no może zaliczyć się do grona pionierów inżynierii dźwięku w naszym kraju i w regionie. W 2009 roku sfinalizowała swoją inicjatywę przywrócenia wykutych w miedzi wizerunków lwów na frontonie głównego gmachu Politechniki Gdańskiej. Przez całe dziesięciolecia miała przed oczyma obraz zdemolowanego działaniami wojennymi gmachu i dumnych niegdyś lwich głów tuż po wyzwoleniu poniewierających się na zagruzowanej ziemi. Ponieważ jako pionierka odrodzenia uczelni brała udział w jej odgruzowywaniu, obraz ten utkwił w jej pamięci. Od kilku lat zatem dzięki jej usilnym staraniom i zdobyciu przez nią na ten cel środków, dumne lwy znowu zdobią fasadę pałacu, który jest głównym budynkiem Politechniki Gdańskiej. Jako podziękowanie ludziom, którzy jej pomogli w tym dziele, przygotowano piękne wydawnictwo książkowe poświęcone lwom PG. Ci, którzy ją znają, wiedzą doskonale, że nie dla nagród pracowała. Poza działalnością zawodową rozwinęła i nadal utrzymuje prywatny, wspierany też przez jej wychowanków przedsiębiorców, system pomocy osobom potrzebującym pomocy ze względów społecznych i życiowych. Wspieranie przez nią takich osób rozpoczęło się już w czasie wojny. Aktywnie i skutecznie pomagała prześladowanym Żydówkom. Zaopiekowała się osieroconą dziewczynką i wychowała ją po wojnie. Od lat wspiera wielu ludzi, których drogi życiowe skomplikowały się i organizuje dla nich pomoc materialną i moralną, niejednokrotnie udzielając im schronienia pod dachem swego domu. Nie odstręcza jej ubóstwo, niekiedy nawet alkoholizm podopiecznych, ich splątane koleje losu. Odziewała i żywiła ubogich studentów krajowych i zagranicznych, próbując sobie odpowiedzieć na pytanie, czy już uczyniła wystarczająco wiele, aby spłacić dług wdzięczności za swoje cudowne ocalenie w okresie wojennym. Otóż, kochana Marianno, uczyniłaś już bardzo dużo, ale czekamy na jeszcze więcej. Wielce szanowna pani profesor, szanowna i droga jubilatko, bardzo dziękuję za zaproszenie do grona, niezwykle szacownego grona, które celebruje dzisiejszą uroczystość. Dziękuję za zaproszenie do grona tych, którym dane było poznać mistrza, a właściwie mistrzynię i skorzystać w praktyce klinicznej z niezwykle bogatej i uznanej w świecie szkoły pani profesor. Jako lekarz praktyk, klinicysta, który codziennie operuje i konsultuje pacjentów, wyrażam ogromną wdzięczność, że mogę się czuć uczniem uczniów bezpośrednich pani profesor, czyli w życiu rodzinnym można by to nazwać, że czuję się wnuczkiem pani profesor. To w szkole pani profesor pojawiły się pewne idee, które udało się nam wdrożyć na szeroką skalę w medycynie. To nie były idee, które trafiły na półkę. Współpracując z bezpośrednimi wychowankami pani profesor, koleżanką profesor Bożeną Kostek, kolegą profesorem Andrzejem Czerzewskim, udało nam się w ramach tej szkoły wdrożyć wiele nowoczesnych rozwiązań, pokazać je na wielu salonach wynalazczości postępu technologicznego w świecie. Pokazać kawałek dobrej polskiej nauki, polskiej medycyny, polskich możliwości i po prostu Polaków. Kiedyś te rozwiązania były dla nas po prostu naturalne, nowe, przed 20 paroma laty. Dziś o wszystkich takich rozwiązaniach mówi się innowacyjne, to one mają zmieniać gospodarkę. Mogę powiedzieć, że rozwiązania, które wtedy opracowaliśmy, w sposób istotny zmieniały część tej gospodarki, część gospodarki dotyczącej praktyki klinicznej
pewnego obszaru medycyny związanego z audiologią, foniatrią, otolaryngologią i szeroko rozumianą rehabilitacją. W ramach tych naszych działań dotarliśmy do setek tysięcy pacjentów, do uczniów prawie ze wszystkich miejscowości wiejskich w Polsce, do dzieci, które były badane w wielu innych krajach na 4 kontynentach. Dzięki temu mogliśmy realizować pewną misję, misję polskiego naukowca, misję polskiego lekarza, a jednocześnie mogliśmy pokazywać nasze możliwości. Jeżeli dzisiaj stoję tutaj na terenie Światowego Centrum Słuchu i Mowy, to mam pełne przekonanie, że wiele tych działań programowych stanowi fundamenty, kolejne cegiełki tego Światowego Centrum, unikalnej w skali światowej jednostki. To są cegiełki pani profesor i pani profesor uczniów. Z okazji tego pięknego jubileuszu chciałbym wraz z moim zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu życzyć pani profesor dalszego, godnego, spokojnego życia, dobrego zdrowia i przeżywania radości z tego, że liczne grono pani współpracowników pomnaża i utrwala pani dorobek w wielu miejscach na świecie, pozostawiając trwałe ślady. Wszystkim zebranym życzę dobrej zabawy. Pozdrawiam z Kajeta. Panie rektorze, jeśli mogę zaprosić pana na chwilę do domu pani profesor i chociaż w ten sposób zaakcentować swoją obecność, to będziemy szczerze zobowiązani. Proszę? A rozmawiam. Pan profesor Jacek Namieśnik, rektor Politechniki. No. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo słyszą, bo ja mam głos zachrypnięty i od kilku dni jest mi trudno mówić. Należę do ludzi bardzo szczęśliwych, bo miałam 4 wyroki śmierci. I te wszystkie przejścia, które w czasie wojny, to nie tylko ja w życiu miałam, mieli na pewno ludzie inni, ale to, co przeżyliśmy, nasze pokolenie, co przeżyło, to trudno jest dzisiaj młodzieży dzisiejszej opowiadać. Ja dziękuję naszym studentom, którzy potrafili wykorzystać moje propozycje. A pan profesor, rozumiem, że nowy rektor. Będzie mógł wykorzystać do swoich prac w ciągu dalszym swego działania. Proszę państwa, jak jechałam, mnie do obozu wieźli, to dostałam z Wilna, to dostałam 3 Żydówki pod opiekę, bo tam wtedy mordowali Żydów. Jak ja mogłam się przedstawić, żeby one wiedziały, że to ja się nimi opiekuję? Byłam w mundurku harcerskim, bo byłam harcerką. I proszę sobie wyobrazić, uratowane oczywiście one zostały, ale przyszedł do mnie polski, ten, który był w tym samym naszym gronie i powiedział: słuchaj, mieliśmy ciebie zniszczyć, bo ty współpracowałaś z grupą niemiecką. Chodziło o to, że ja musiałam rozmawiać, żeby zabezpieczyć te Żydówki, które tam były. Ile razy potem szczęśliwie to wszystko mi się udało. Byłam w Izraelu i tam mam pamiątki nie od tych, tylko od ludzi, którym w życiu swoim pomagałam.
Ja nie wiem, dlaczego ja jestem tak zaszczycona dzisiejszym spotkaniem z wami. Takich studentów, jakich myśmy mieli, Politechnika Gdańska, to na pewno w innych uczelniach nie było, bo jak jeździliśmy na konferencje z referatami, to zabieraliśmy studentów samochodami tam, żeby oni mogli skorzystać z naszej obecności. Serdecznie dziękuję przede wszystkim organizatorom dzisiejszego spotkania. Jest mi bardzo przykro, że tyle wysiłku zostało włożone w to, żeby mnie usatysfakcjonować. To nie koniec, pani profesor. Przepraszamy. Bardzo dziękujemy. Tu jest alegoria z wieży budynku głównego. Nie rozumiem. Tu jest alegoria. Nie, jakaś liczna. To jest rzeczywiście. Ze szczytu wieży na gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. No to bardzo wspaniała. Proszę państwa, nic mądrego w życiu nie robiłam, tylko los mnie chronił przy mojej działalności. I ja myślę, że obecni studenci mają zbyt dobre warunki życia i nie rozumieją tego, co w życiu można spotkać. A ja serdecznie dziękuję, bo takich studentów, jakich ja miałam, to nie ma. Dziękujemy pięknie, pani profesor. Dziękujemy serdecznie panu rektorowi. To niezwykle wzruszające, kiedy osoba tak godna i tak zasłużona tak skromnie reaguje na naszą miłość. A my naprawdę kochamy panią, pani profesor. Nie jest tajemnicą, że postaraliśmy się o pewną niespodziankę, którą, jak sądziliśmy, sprawimy pani profesor wielką radość. Musimy na nią jeszcze chwilkę poczekać. Ale od czego jest domowy stół i rodzinne rozmowy, kiedy pani profesor ma tak niesfornych synów jak profesor Jorgos Papanikolaou? Jorgos był synem greckich uchodźców. Był jednym z pierwszych naszych doktorantów w zakładzie. Jeszcze w końcu lat 70. Czasem trudny, czupurny, ale niezwykle zdolny muzycznie i technicznie. W 1977 roku zabraliśmy go z sobą do Paryża na sesję Światowego Festiwalu Disson. Prezentacja przezeń nowego tetrafonicznego systemu transmisji dźwięku odniosła wielki sukces, a realizacja koncertu organowego w Katedrze Oliwskiej została wtedy odtworzona w godzinnej audycji na antenie France Music. I przedstawiam, obok mnie siedzi właśnie ten trudny, czupurny, ale niezwykle uzdolniony muzycznie wychowanek pani profesor, który, jak pani profesor kiedyś określiła, tak jakby uratowała przed zniszczeniem. To tak trochę za... Przede wszystkim dobry wieczór. Udało mi się przyjechać, mimo że tak jak Jurek Wtorek od 1 września jest dziekanem, ja od 1 września jestem dyrektorem Instytutu Telekomunikacji u nas na uczelni i wczoraj była rada wydziału, na którą nie pojechałem, nie poszedłem. Także się wytłumaczyłem, że mam dziewczynę w Gdańsku i muszę tam jechać. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj dzisiaj z wami. Widzę wielu kolegów z czasów studiów i później. Mój w ogóle cały życiorys to rzeczywiście w czasie studiów został, że tak powiem, ustawiony
dzięki wizycie w dziekanacie w 72 albo 3, kiedy to kierunek wybierali. No, nie pamiętam dokładnie, może w drugim albo w trzecim, w każdym razie na którymś tam roku, drugim albo trzecim roku. No i ponieważ ja byłem na tym wydziale, chciałem iść na elektronikę. Ale ponieważ myśmy tam takie wypełnili ankiety, no i wypełniłem telekomunikację, bo mi się zawsze podobała telekomunikacja, miałem do czynienia z komunikacją, czyli z takim kontaktowaniem się między ludźmi, czyli jest dźwięk, jest obraz. To jest bardzo ważna rzecz do dzisiaj. No ale koledzy mi tam z pokoju w akademiku mówili, że to jakieś tam druty, jakieś tam telefony i tak dalej. Także lepiej przepisz się na elektronikę i będzie dużo łatwiej. No i idę do tego dziekanatu, żeby po prostu zmienić ten mój wniosek. Na ostatnią chwilę wchodzę do środka, czekałem w kolejce, no w końcu tam ktoś tam wyleciał przede mną, nie wiem z jakiego powodu. No i potem wchodzę i tak stoję na tym dywaniku tam przed Marianną i próbuję coś tam rozpocząć mówić, nie? Że się pomyliłem, że to nie tak. No i mówię, a Marianna siedzi pochylona, coś tam pisze. Nie wiem, czy mnie słyszy teraz, czy mnie nie słyszy, no ale czekam, może coś będzie, jakaś odpowiedź. A ona mówi, czy pan skończył? I ja mówię, no w zasadzie tak, no chyba tak. No to proszę zamknąć drzwi, do widzenia. I tak się skończyła moja pierwszy kontakt z Marianną Sankiewicz, tak. Czyli z ciocią, bo to tak myśmy ją nazywali, nie? Idź do ciotki, może coś się da załatwić. Nic nie udało mi się załatwić, no więc tak poszedłem aż do końca dyplomu. No i zrobiłem ten dyplom i potem nagle jakiś komunikat, musisz iść do dziekanatu, bo cię ciotka wzywa. Mówię, ojej, to już zupełnie koniec, pewnie mnie wywali z uczelni. No i idę i ona po prostu mówi mi, słuchaj, ty nigdzie nie skończyłeś żadnego dyplomu, bo ty idziesz na studio magisterskie i robisz dalej studia. Jak to? Przecież ja muszę wyjechać, bo już wtedy akurat junta upadła w Grecji, więc był taki czas, że myśleliśmy, że może wrócimy i tak dalej. Co się tak nie udało akurat. No i mówi, nie, ty nigdzie nie jedziesz, ty jedziesz dalej, robisz tam. Wiedziała, że jestem muzykiem, bo już bałaganiłem dosyć wcześniej na uczelni, różnymi zespołami i tak dalej. I w klubie Hi-Fi, żeśmy robili różne takie muzyczne, tak powiem, happeningi. Nawet skądś tam się dowiedziała widocznie. I mówi, nie ma mowy, ty musisz iść na elektroakustykę, robić dalej dyplom. No i tak, nie miałem dużo do gadania i weszłem na ten studium i zacząłem robić już elektroakustykę. I zająłem się oczywiście systemem, który dzisiaj się nazywa Dolby Surround, wtedy nie było takiego czegoś w ogóle, nawet Dolby o tym nie pomyślał w tamtych czasach. No i żeśmy pchali tą sprawę tetrafonii, czyli krótko mówiąc systemu, który powiększy się poza tym stereo, bo to stereo też było dosyć nowe, żeby powiększyć ilość kanałów i żeby ta prezentacja tej muzyki i w ogóle eventów muzycznych była troszeczkę bardziej prawdopodobna. No i pchaliśmy, tylko że nie było wyposażenia, nie było sprzętu, niczego nie było, bo to w takie czasy, gdzie żeby zarobić wzmacniacz w ogóle na tranzystorach, to trzeba było mieć duże wejścia. No ale szczęściem Marianna pracowała w radiu i zaczęliśmy tam kontaktować się z radiem. I pamiętam w 1974 roku, na początku piątego, udało mi się, przy znajomościach z Ramą 111, to byli dobrzy muzycy, koledzy, że naciskali radio, żeby robić nagrania na uczelni, bo niby mamy dużo ładną salę, to było audytorium numer 2, no chyba Andrzej, co? Jedynka. No ale że to trzeba przerobić i zrobić z tego studio nagrań, żeby mogli przychodzić muzycy i tak dalej. Pamiętam, że zaczęliśmy nosić różne magnetofony z tego radia, niby to do remontu, niby się już nie nadają, ale to się nadawało, tylko tak się nazywało, że można było jakoś to przenieść oficjalnie. No i dostaliśmy pierwszy czteroślad Studera, wtedy pamiętam. No i Rama 111 zaczęła robić nagrania właśnie w audytorium na dole. Myśmy zmienili trochę, parę miejsc powyciągali, żeby się mieściło. Pamiętam Stanwaya, któreśmy tam postawili do porządny fortepian. No i pierwsze nagranie ze panią Jarocką, chyba taka była piosenkarka, tak? No, która też z tym pianistą swoim pierwsze nagranie, potem pani Santor. No i w ogóle bardzo dużo znanych wtedy, w tamtych czasach nazwisk nagrywało w tym studio naszym na dole. Także
mogę powiedzieć, że razem z Marysią żeśmy się przyczynili, że ta studia zaczęła pracować, że zaczęła ta cała działalność reżyserii dźwięku iść do przodu. Także w końcu tego 1985 roku udało się zrobić ten projekt tej tetrafonii i żeśmy z tym poszli się pochwalić do Francji, bo to nie było gdzie w zasadzie zagrać takie coś, bo to nie było systemów takich. No i wtedy nam pomogli Francuzi i żeśmy się tam dali w Palais de Congrès, bo to akurat był rok, kiedy ten Centrum Pompidou otworzyli. Tam poznałem też Xenakisa, Janisa Xenakisa z Grecji i Stockhausena. Tak, klub, ten Instytut IRCAMU tam powstawał wtedy. No i żeśmy w tej sali, potężnej sali, piękny w ogóle budynek, nowiutki zupełnie. I tam żeśmy zaprezentowali tą całą imprezę. W 1977 roku mi się zdaje. Tak, bo to było po dyplomie. I to poszło bardzo dobrze. No i od tego czasu zajmuję się tą całą inżynierią. Na uczelni u nas w Salonikach, jak tylko się udało wejść na uczelnię, to założyłem od razu laboratorium dźwięku i w 1978 roku zacząłem już wykłady normalnie akustyki na uczelni, tak jak tutaj. Wiele lat temu za waszej i mojej pamięci nikt tak bardzo nie nastawał na to, byśmy poza podręcznikami elektroniki również od czasu do czasu słuchali muzyki, czy oglądali sławetne style architektoniczne proponowane nam przez panią profesor na spotkaniach z architekturą, czy na spotkaniach z muzyką. Pani profesor miała w tym szczególny udział, bowiem jako dyrektor techniczny Polskiego Radia zbudowała i prowadziła w audytorium naszego wydziału studio nagrań. I tam trafił w roku, jak sądzę, przypomni nam to dzisiaj dokładnie, ale w mojej pamięci w roku 76, wówczas już laureat konkursu Chopinowskiego, niezwykle dobrze zapowiadający się i jak życie pokazało, człowiek, który wykorzystał tę szansę, profesor Janusz Olejniczak. To on przyjął nasze zaproszenie na dzisiejszą imprezę i to on uświetni swoją grą to spotkanie. Tyle tylko, że w międzyczasie zmarł mu przyjaciel, który był dzisiaj chowany w Warszawie. Profesor musiał zmienić plan i teraz, jak podają kroniki policyjne, z prędkością 200 km pędzi w stronę Gdańska i zostało mu niespełna 20 km, by dotrzeć do naszego budynku. Intryga za intrygą, proszę wybaczyć, ale tak wyglądają nasze imprezy improwizowane. Proszę. Dzień dobry. Polskie Radio, przecież to kawał historii. To ja, Piotr Jagielski, pani profesor. I Krysia Pawlak. A to jest perła w pani koronie, znany inżynier dźwięku, reżyser dźwięku, Krysia Pawlak. Ponieważ, no, pamiętasz, papa mówił, czyli pan profesor, mówił o tym słynnym audytorium. Tak, radio pani profesor przysyłała tak wspaniałe perły jak Krysia Pawlak do pracy w radiu, a tam nie było gdzie nagrywać. Więc co? Pojawiło się studio nagrań w audytorium. Krysia odszukała nawet płyty, które współcześnie są wydane i przyniosła pani profesor z tymi nagraniami z 72-74 roku. Krysiu, wręcz płyty. Działania naszego studia na Politechnice. Nagrywał wtedy Piotr Kusiewicz. Skąd wy to jeszcze macie? Było na taśmach, a teraz zostało przetworzone cyfrowo i wydane na płytach. Wytwórnia Dubs była tak wspaniała, że wczoraj, ja zadzwoniłam wczoraj, a już dostałam płytki. Tu jest właśnie jeden z najlepszych flechistów, Grzegorz Olkiewicz, z towarzyszeniem Waldemara Malickiego na fortepianie. Najpiękniejsze miniatury fletowe francuskie i naszego pendereckiego. A tak, proszę bardzo.
Tak, i pani, i docent profesor Budzyński, moi wspaniali profesorowie, którzy zaprogramowali moje życie na radio, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej jednocześnie i w każdym razie no, pracuję w radiu już 45 rok, będzie w marcu. Tyle, co pani profesor w naszym radiu pracowała. A drugie to są nagrania. Krysia jest jedną z bardziej uznanych w Polsce reżyserek dźwięku. To są nagrania kolęd Lutosławskiego, wykonane przez Piotra Kusiewicza, profesora naszej akademii. Wtedy akompaniował mu Waldemar Malicki, znakomity akompaniator i w ogóle pianista, genialny improwizator, a w tej chwili on się zajmuje działalnością telewizyjną. To nagranie znalazło uznanie u kompozytora Witolda Lutosławskiego. Właśnie tam jest podziękowanie za to wykonanie i on prosił właśnie Piotra Kusiewicza o premierowe wykonania jego utworów. Także. I to wszystko w audytorium dydaktycznym Politechniki Gdańskiej stworzonym przez panią profesor. A mamy tak wielu dzisiaj rozmiłowanych w pani profesor, że myślę, nie wystarczy czasu dla wszystkich adresów. Tutaj kolega poprosił jeszcze na chwilę o mikrofon. Szanowna jubilatko, nie może zabraknąć Uniwersytetu Gdańskiego i chciałbym w imieniu profesora Lindego i profesora Lindego, który obecnie jest wicedyrektorem naszego instytutu, oczywiście mojego byłego, bo ja już jestem też na emeryturze od 1999 roku. Chciałbym przekazać list gratulacyjny w jego imieniu, który, bo nie mógł dzisiaj być, ale ze swojej strony również do tego listu się dołączam. I w tym liście wspominamy naszą wspólną organizację wycieczki do Salonik w 1985 roku. Jako wyprawę na konferencję, którą pan profesor obecny tutaj organizował. I chciałbym w tym liście podziękować jeszcze raz za tamtą wyprawę. Również w imieniu Komitetu Akustyki dać również tą książeczkę z jubileuszu komitetu. I jestem naprawdę wzruszony. Jestem bardzo. I bardzo się cieszę, że mogę tu być. Tak, ale ja jestem, nic nie zrobiłam nadzwyczajnego. Jest tylko. To my możemy ocenić. Tak, a jest mi bardzo przykro, że ja tyle wysiłku ze strony państwa do mnie doszło. Ale myślę, że to pokolenie studentów, które tu siedzi na sali i potrafi przekazać swoje doświadczenia życiowe w dalszym rozszerzeniu. Następcom. Tak. Dziękujemy serdecznie. A w sposób zupełnie naturalny zrobiła się chwila szczerości. Czy ktoś z państwa chciałby otworzyć serce przed panią profesor? Nie chcę być tym, który wyciąga z tłumu, acz chyba się odegram. Dzisiaj rano przywołał mnie do tablicy pan profesor Jurek Wtorek, bym robił za głos absolwentów. Jako absolwent i wychowanek tego wydziału chciałem, panie dziekanie, poprosić o dwa słowa adresu do pani profesor. Takie czasy. Tak. I pani wychowanek.
76 rok. Też zielony wpis w indeksie. Beti, Jerzy Wtorek. Ano tak. Biomedyczna. Proszę? Tak. Nie poniedziałek, tylko wtorek. Ja chciałem powiedzieć coś tak. Satysfakcji, tak. Dlatego że elektronika, technika, radio i to wszystko jest związane z bardzo szerokim zakresem społecznych potrzeb. I wydaje mi się, że nasze pokolenie, to, które tu siedzi na sali i które jeszcze kończy te studia, ma w tym swój udział. Ja myślę, że to tylko dzięki Pani. Brawo! Chcę powiedzieć coś takiego, że mógłbym długo opowiadać, ja byłem szefem Rady Wydziałowej w tym czasie, spotykałem się z Panią Profesor wielokrotnie w różnych sytuacjach i mam także prywatne, osobiste długi wdzięczności wobec Pani, ale nie będę zabierał czasu. Chciałem powiedzieć tak, pomyślałem sobie, że ja może, żeby nie potłuc, to jest kryształ, tak, że te lwy z wizerunkiem Pani Profesor, tak, tu są te lwy z wizerunkiem Pani Profesor i z mottem, które tutaj jest napisane, powinna Pani mieć u siebie w domu. Ja. Nie chwaląc się, ja. Tak. Ale chciałem powiedzieć coś takiego, że inicjatywę poparli wszyscy. Wszyscy na wydziale. I prosili, żeby przekazać Pani 100 lat. Przepraszam, co ja mówię? Jakie 100 lat? Ale myślę, że jestem bardziej zdenerwowany niż Pani. 200 lat. 1000 lat. I chciałem tak powiedzieć jedną rzecz. Tu są moi koledzy i koleżanki. Właściwie powinno odpowiedzieć odwrotnie. 76 rocznik spotyka się, ma to szczęście spotykać się zawsze z Panią, bo mamy zjazdy właśnie 20 gdzieś września. I to jest taki rok, który tak jak się tak okazuje się, zbiega się z różnymi Pani uroczystościami. I tenże rok w internecie, bo teraz wszystko robię w internecie, czy prawie, wymienia różnego rodzaju komentarze. I to muszę powiedzieć, jakie słowo dominuje, że właściwie jest Pani wzorcem empatii. Że taki wzorzec powinni zawieść do Podsewr, do Francji i wzorzec empatii, no niepowtarzalny, nie do podrobienia. I właściwie to trochę przykro, że już nikt taki nie będzie jak Pani. I mógł. Przypomina mi Pan, jak Pan Francję przywołuje, to przypomina mi Pan moich przyjaciół z obozu, jak byłam Francuzów. Przyszłam do Francuza, do którego miałam zaufanie i mówię, słuchaj, musisz przyjść i podpisać, że to dziecko, które się urodzi, to jest twoje dziecko. On mówi, ty zwariowałaś, ja mam żonę i dziecko. Ja mówię, tak, ale Niemcy zabierali dzieci, takie właśnie ten i ich przestawiali na narodowość niemiecką. Zrobił to, bo to był też społecznie dobrze ustawiony człowiek, a jak się wojna skończyła, to przyjechał z córką do Warszawy, w Warszawie tam nocował u przyjaciół i powiedział, że niech teraz ona mówi do ciebie, co ja zrobiłem. I w taki sposób uratowała, a ta córka, którą właśnie uratowaliśmy, to ona potem przychodziła do mnie i wiedziała o tym, że ona żyje dzięki temu, że ją uratowałam. Znalazła Pani ojca. Ojca. Francuza. Śmiesznie dzisiaj, to śmiesznie brzmi dzisiaj to wszystko,
ale wtedy, kiedy się to przeżywa, to jest... Pani profesor, nie mamy sumienia, pani męczy. Może pani Może pani usiądzie, spocznie. Pani profesor, tak, sobie. I wtedy będziemy dalej rozmawiać. Dziękuję pięknie, panie dziekanie. Myślę, że zasługujemy na chwilę przerwy przed koncertem. Może niekoniecznie musimy gremialnie wychodzić do foyer, acz jest tam poczęstunek, który zadedykowała pani profesor. Żadne ciastka, żadne słodycze, owoce, woda i soki. I tak też zostało, pani profesor, zrobione. Tam nie ma żadnych trujących ciastek. Tam są wyłącznie prozdrowotne marchewki, selery i kalarepy. Mam nadzieję i będę ją utrzymywał, iż taka wisienka, jaka trafia nam się dzisiaj, możliwość wysłuchania recitalu znakomitego polskiego pianisty, maestro Janusza Olejniczaka, nie trafia się często. Nie trafia się, bowiem nieczęsto mamy okazję taką, jaka zgromadziła nas dzisiaj tutaj. Kiedy po jednej stronie siedzi pani profesor Marianna Sankiewicz, twórca Polskiej Szkoły Akustyki, twórca studia nagrań w jednym z naszych audytoriów, a po drugiej za klawiaturą fortepianu mistrz Janusz Olejniczak, który kiedyś korzystał z dobrodziejstw tego studia nagrań i z dobrodziejstw tego, co zbudowała pani profesor Marianna Sankiewicz. I witamy na scenie pana profesora Janusza Olejniczaka. Witamy serdecznie.
jakieś nagłośnienie. Czy tu jest jakieś nagłośnienie, bo tak się przyjemnie gra, że... Przegrałby pan i grał. Mały fortepian, a tak... tak bo ta dobra energia. To ta energia. Aha. Proszę sobie nie przeszkadzać. Nie, to wszystko... Thank you.
Państwa, mamy jeszcze jeden efekt, który jak sądzę warto dzisiaj docenić. A tak wygląda otwierający się dach Teatru Szekspirowskiego. Będziemy mogli oto ostatnie akordy dzisiejszego koncertu posłać do wszystkich gdańszczan, do wszystkich, którzy dzielą z nami radość bycia dzisiaj z panią profesor. Niech ta nasza miłość do pani profesor i to dobro, jakie pani profesor, jakim emanuje, niech uleci ponad dachy Teatru Szekspirowskiego. Dziękujemy pani profesor, dziękujemy panie profesorze. Pani profesor, chciałem zapytać, czy poznaje pani? Czy pani poznaje pani profesor? Padło również pytanie dzisiaj z tej sali, czy pamiętamy, jakim atramentem podpisywała pani profesor? Proszę zobaczyć na tort. Ja chciałbym przy tej okazji, przy okazji tortu, przy okazji życzeń poprosić, by tutaj do nas podeszły osoby, które zasługują na pierwszy kawałek tortu. Chciałbym, żeby to oczywiście poza panią profesor była Grażynka Kozak, która jest niewątpliwie duchem całego tego przedsięwzięcia i Sławek Kozak, który ją dzielnie w tym wspierał. Chciałbym, żeby pojawił się tutaj Włodek Ziółkowski, a bez którego życzliwości i gościnności nie mielibyśmy tego szczęścia. Proszę, mamy indeks Kaziu Lichota, podpis Marianna Sankiewicz. Proszę porównać z tym, co jest na torcie. Jeśli mogę poprosić tutaj również na scenę pana profesora Andrzeja Czyżewskiego, który bardzo nas dzielnie wspierał w tym przedsięwzięciu, i Jurka Papanikolao, który wspomógł nas i zdjęciami, i wspomnieniami. Chciałbym, prosimy panią profesor o zajęcie miejsca przy stole, zaraz będzie tort. Chciałbym poprosić kolejno Waldka Pucharskiego, który wsparł nas swoim filmem. Mariusza Zaczkowskiego, który wsparł nas dźwiękowo. Chciałbym poprosić Marka Ileczko, który mimo że z Torunia, co nie ma żadnego podtekstu, a dzielnie sekundował nam w każdym z tych przedsięwzięć. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli w tym wspaniałym, dla nas przynajmniej, momencie wsparciem i siłą, byśmy mogli to spotkanie dzisiejsze przeprowadzić. Są jeszcze dwie urocze panie. Pani Ola Trzeszczkowska, która była prawą ręką dyrektora Ziółkowskiego. Jest pani Ola Dźwiękowiec, bez której niewątpliwie nie mielibyśmy efektu donośnego fortepianu. Teatrowi dziękujemy za gościnę, a panu dyrektorowi i pani Oli za efekt wow w postaci dachu. To robi wrażenie niewątpliwie. Wszystkich państwa zapraszam na tort. Z założenia miał być wydany w foyer, ale wygląda na to, że nie opuścimy tego miejsca, więc sięgajmy po tort. Niech nam pani profesor żyje 1000 lat.
Pani Tatiana Andrzejewska, pani Bożena Hakuć, Marek Żabczyński, przepraszam, to są emocje, ale bez tych osób nie byłoby wystawy, nie byłoby dziesiątki pomysłów, które potrafiliśmy dzisiaj tutaj zrealizować. Dziękuję pięknie.